Hejka, kochani, dawno się nie widzieliśmy, dawno wam nie bajałam, dawno wam nie opowiadałam. Dzisiaj taki krótki film tylko o wykrojnikowych sztosikach. Ja na to mówię sztosiki wykrojnikowe, ponieważ to są wykrojnikowe sztosiki. Wszystkie wykrojniki, które wam dzisiaj pokażę, to są wykrojniki, kręcę jakby w nowej scenerii, wiecie, przy świetle dziennym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystkie wykrojniki, jakie wam pokażę, pochodzą z Rosji, ze sklepu Agi Art. Wam tu pokażę jeden, tak żebyście widzieli sobie. Ze sklepu Agi Art i powiem, mogę wam o nich opowiadać godzinami. Powiem wam dlaczego. Jeszcze nie zdarzyło mi się, a mam tych wykrojników z tej firmy, akurat Agi Art, ale z tego sklepu, ale z innych firm, które tworzą te wykrojniki, to nie są żadne, wiecie, podróbki, kupywanie rozszerzanych grafik, wprowadzanie na rynek tak jak robi na przykład, nie, tak jak się robi z papierami, tak jak się robi z wykrojnikami, że się wprowadza rozszerzone grafiki, wyprowadza się te same, że tak powiem, te same wykrojniki pod swoją nazwą, pod swoją marką, a tak naprawdę to jakby całą tą otoczkę, którą, jak to wam powiedzieć, kurczę, brakuje mi słów, dawno do was nie mówiłam, jakby cała ta otoczka, że kupię grafikę jakiegoś wykrojnika i wydam go pod swoją marką i wszystko jest w porządku. Tu Agi Art jest jakby, ma swoje wzory. Te wykrojniki są niebiańsko tanie. Ja wam, kurczę, spróbuję zrobić tak, że wam mniej więcej będę podawać jeszcze ceny do tego, chociaż ja niekoniecznie nie wiem, czy... Jak już mam ten komputer, dobra, to już sobie zrobimy. Ja spróbuję wam, te wykrojniki, które jeszcze są, to wam, że tak powiem, podam ceny i pokażę wam skrapki. Tną niewiarygodnie, niewiarygodnie dobrze tną te wykrojniki, powiem wam szczerze, nic, wykrojnik się nie dławi, wykrojnik jakby wykrawa w całości. Nie wiem, czy to jest zasługa tego, że ja mam presbossa i mam ten docisk regulowany, ale ci, którzy mają presbossa, ja te wykrojniki wycinam na piątce. I ci, którzy mają presbossa, wiedzą, że piątka to jest bardzo, że tak powiem, bardzo wysoka skala, gdzie wykrojnik, żeby wykroił przy piątce tak lekko pyk, to jest może nie problem, ale wiecie, że to już wiadomo, że to jest dobry wykrojnik. Z wieloma wykrojnikami takimi szczegółowymi, gdzie te ażury są bardzo szczegółowe, często, gęsto nawet firmówki, wiecie, to padają, a te wykrojniki dają radę. Nie wiem, jak oni to robią, ale to robią w taki sposób, że one działają i nie ma z nimi problemu, one są niewiarygodnie tanie. To jest sklep z Rosji, Agi Art. Wielokrotnie o nim mówiłam, że sobie tam robię zakupy. Ja tam kupuję tylko wykrojniki ze strachu, że jak zrobię coś więcej, to, że tak powiem, przyjdzie mi jakieś cło czy coś tam, w obawie. Nawet z przesyłką, powiem wam szczerze, to nie wychodzi aż tak bardzo tragicznie. Już tam wchodzę na tą stronę, bo tam za przesyłkę wychodziło mi po 30 coś złotych, jak brałam tam 7-8 wykrojników. Bądźmy szczerzy, na polskie realia, jeżeli bierzemy nawet z Allegro, ostatnio coś tam kupowałam i 20 złotych kurier, żeby mi to przyszło do domu, to powiem wam szczerze, że... Dobra, ale idziemy, co mi tu po kolei będzie się wyświetlało i co po kolei wam pokażę. Niektóre wykrojniki już u mnie widzieliście, ale ja wam pokażę te nowe. Szukam tu na stronie. Niektórych już nie ma, bo na przykład była ostatnia sztuka i tam jest tak, że po prostu jak kupię, ja bym kupiła ostatnią sztukę, to oni ją z automatu ze strony wycofują. Nie ma czegoś takiego, że kupujecie, że jesteście zawiedzeni, bo widzicie obrazek, a tej rzeczy tam nie ma i, że tak powiem, szlak was trafia. Więc idziemy, patrzę, co pierwsze mi się tu wyświetli. Dobra, pierwszy mi się wyświetlił wykrojnik liść, który widzę tutaj i zaraz wam go pokażę. Muszę sobie spojrzeć, wiecie, co widzicie? Widzicie wiele.
Dobra. Wykrojnik liść. I on na stronie wygląda dość niepozornie. On na stronie wygląda dziwnie. Jest duży, jak widzicie, bo ma około 10, więcej jak 10 cm, 11 cm długości, czyli jest dużym wykrojnikiem. Pokażę Wam skrapki z tego wykrojnika, pokażę Wam skrapkę białą i pokażę Wam skrapkę kraftową, bo ja to jestem kraftowa dziewucha. Proszę bardzo. Nie wypchałam sobie jeszcze wszystkich do końca, ale po prostu jest ten liść jest zjawiskowy. On bardzo niepozornie na stronie wygląda, ale jest zjawiskowy. Autentycznie jest zjawiskowy. Przepiękny wzór. Tnie ten wykrojnik niesamowicie. Po prostu i kosztuje około, ja Wam podam w przybliżeniu, bo rubel jest jednostką ruchomą, tak jak euro i tym podobne. Ale w przybliżeniu ten wykrojnik na polskie pieniądze kosztuje około 22 zł. Około 22 zł kosztuje ten wykrojnik. To tak, ja troszeczkę zawyżam, żeby Wam, bo to tam troszeczkę niżej wychodzi ta cena, ale nie żeby tam kilka złotych, ale w groszach troszeczkę niżej wychodzi, ale ja Wam zaokrąglam. 22 zł, około 22 zł kosztuje ten wykrojnik. Bądźmy szczerzy, to nie jest dużo, jeżeli chodzi o wykrojniki. Tnie jak brzytwa, zapewniam mega zadowolenie w 100%. Lecimy dalej. Lecimy dalej i teraz tak, moi drodzy, nie wiem, czy go tu mam, czy go wyjęłam. Jest. Wykrojnik, to jest gałązka sosny. To nie jest akurat, czekajcie, bo ja widzę co innego na stronie. Gałązkę sosny. To była inna gałązka sosny. Obawiam się, że już nie znajdę tej gałązki sosny. Bardzo podobna gałązka sosny jest na stronie, ale ja Wam pokażę skrapki z tej. Tą, co ja widzę, tę sosnę, co ja tu widzę, to jest inny rodzaj gałązki, ale bardzo, bardzo podobne. Numer, mi się numer nawet nie zgadza, także... Dobra, no nieważne. Ale gałązka sosny, pokazuję Wam już skrapkę, jak wygląda. Czekajcie, czekajcie. Bo to mam tu, mam woreczka, bo pocięte mam już trochę. Gałązka sosny i pokażę Wam skrapkę. Od razu Wam powiem, nie powyciągane mam te dziureczki, ale od razu Wam powiem, że jak zawsze bez zmian, nie jak brzytwa, za pierwszym podejściem. Kolor wycięte mam to z tego papieru, tych okładek do bindowania. Gdyby ktoś pytał, już rozmawialiśmy ostatnio na live na ten temat, okładki do bindowania i taka piękna zieleń z tego wychodzi, przepiękna ta zieleń. Tnie jak brzytwa, mniej więcej będzie kosztował około 18 zł ten wykrojnik, około. Ale tak jak mówię, wymiata. Kolejny wykrojnik, już patrzę co mam na stronie, co tu widzę. Bo tak chcę iść, żeby iść po stronie. Kolejny wykrojnik, moi drodzy. Kolejny wykrojnik to jest ten, nie wiem, borderek, jak to się mówi. Ja zawsze mam problem z tymi borderek, no chyba borderek. Mam zawsze problem z tymi nazwami tych wykrojników. Jest bardzo duży. Ja już sobie skrapkę tu naszykowałam. Ale też nie z maleństwem. Już Wam mówię, ile on ma centymetrów. 2, 4, 6, 8, 9 centymetrów. Powiedzmy, 9 centymetrów ma. Jest takim ozdobnym borderkiem. Bardzo ładnym, efektownym do zaproszeń, do, wiecie, do między... W boksach nawet, jak macie, to akurat tak na dół. Pod życzenia czy nadżyczenia, cekinek na środek i jest piękna ozdoba. Kosztuje ten wykrojnik około też 23 zł.
te ceny oni mają bardzo umiarkowane, naprawdę takie, że tak powiem, grzeczne. Kroi jak brzytwa, jak wszystkie wykrojniki, które wam dzisiaj pokażę, po prostu zero problemu. Jakiegokolwiek problemu, nie będę się tu powtarzać bez przerwy, że jest fajny, bo jest fajny. Dobra, lecimy, co dalej mamy na rzeczy. Wykrojnik tego typu. Proszę bardzo. To jest taki wykrojnik i ja wam go pokażę, jak wygląda. To jest taki bardzo miks mediowy. Do takich prac miks mediowych idealny. Kosztuje ten wykrojnik u nich na stronie około 24 zł, 25. To jest taki bardziej miks mediowy. Oni, zresztą Agi Art, widzę, że oni się też lubują właśnie w takich miks mediowych wykrojnikach, delikatnych, ale miks mediowych, i myślę, że całkiem nie głupie, a cena też jest przyzwoita. Lecimy dalej, bo ja bym tutaj mogła opowiadać wam o wykrojnikach w całej średniej pół Ameryki. Lecimy dalej i tu mamy listka, który jest bardzo niepozorny, on jest taki bardzo trochę podobny do magnolii, bym była powiedziała, tak oparłabym się trochę o magnolii, ale od magnolii jednak odbiega, bardzo zbliżony jest. Macie skrapkę i wykrojnik, bez zmian, nie jak brzytwa, kosztuje około 18 zł ten listek. Także bardzo ładno, on bardzo ładnie embosuje. Ja będę musiała wstać sobie, ja to lubię, wiecie, jeszcze formy nadać tym liściom, nie takie proste. On bardzo ładnie embosuje te wszystkie żyłki. Oni w ogóle mają te swoje wykrojniki, mają takie, że one jak wytniecie, to one są od razu ładnie zembosowane. Nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi później o właśnie jakieś tam, muszę spojrzeć, ile widzicie, o. Bardzo ładny jest ten liść, taki bardzo efektowny. Mówię, około 18 zł kosztuje ten wykrojnik. Także spoko, myślę sobie. Lecimy dalej. Bo tu już mnóstwo wykrojników z tej strony, to już w ogóle posiadam i już wam pokazywałam. Nie będę się tu powtarzała, lecę dalej, co wam pokażę. To widzieliście. Bardzo dużo oni robią ładnych napisów, ale po rosyjsku, także. Ale napisy czcionka, jak je używają do tych wykrojników, to przepięknie wygląda. Jakoś tak, nie wiem, czy nasze polskie dziewczyny mogłyby się, które tam projektują, to mogłyby się ogarnąć w ładnej czcionce, żeby ten wykrojnik ładnie, efektownie wyglądał. Bo to jest w cenie. I teraz, moi drodzy, wykrojnik, szukam dziada, serwetka. Macie skrapkę i sam wykrojnik. I ten wykrojnik, serwetka, ma wielkość, już wam mówię, 9,5 cm będzie. Tak, 9,5 cm. I on kosztuje, moi drodzy, 38 zł. 38 zł ta serwetka kosztuje. Też jest cena dobra. Kroi jak zawsze przepięknie, bez problemów. Naprawdę polecam. Lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Co tu na stronie mam? Kolejny taki miks, taki w sumie miks mediowy wykrojnik. Miks mediowy. To nie tu. Powiedzcie, że go tu nie mam. I nie mam go tutaj. I nie mam go tutaj, mam tylko skrapkę. Tak? Jest. Proszę bardzo, to jest skrapka, wykrojnik, muszę patrzeć, bo jestem w innej scenerii i muszę patrzeć, co widzicie. Dobra, widzicie dobrze, cena około 24 zł, tam będzie 22 może, 23, 22,
gdzieś koło tego. Tak wygląda. Śnieg brzytwa za pierwszym razem, nie ma problemów żadnych. Ja wam tylko mówię, że ja wycinam na Big Shotcie. Boże, przepraszam, to jest Bosie. Z regulowanym dociskiem cenę na piątce. Nie powiem wam, jak się zachowują w Big Shotcie. Nie miałam przyjemności, że tak powiem, używać tych wykrojników w Big Shotach czy innej. O, jeszcze nie ma problemów, jeżeli chodzi o wycinanie w pryzmie tej małej. Stoi zakurzona. W tym małym pryzmie większość tych wykrojników, oprócz tej serwetki wiadomo, ale większość tych wykrojników w tym pryzmie wytnę i też nie ma problemów, jeżeli chodzi o docinanie i wycinanie tych wykrojników. Czyli następny. O, jest ta sosna. Ta sosna, moi drodzy, kosztuje 16 zł, o której była mowa, którą wam pokazywałam. Następny wykrojnik, taki mega fajny, myślę, że jego spotkam za chwilę i wam... Aha, nie, jeszcze jeden wykrojnik, który też jest bardzo fajny do naszych prac, przede wszystkim albumowych, tam gdzie pracuje się ze zdjęciami. I to jest po prostu klisza, taśma filmowa, jak sobie tam uznacie. I kosztuje, moi drodzy, 18 zł, około 18 zł. Ceny, które wam podaję, to są wszystko około, żebyście po prostu nie myśleli, że ja wam taką cenę stricte podaję. Podaję wam cenę około. Tnie, jak zawsze, żyletka, po prostu. Lecimy dalej. Jeden z ładniejszych takich wykrojników, tu czekam, aż go spotkam. To są... Przechodzę do kolejnej strony. To są dwa wykrojniki. Czekajcie, to pryzmo sobie odłożę. Mają taki dość spory wybór tych wykrojników. Mają fajne te wykrojniki. Takie wzory mają naprawdę niespotykane. Ceny są po prostu... Ceny są... Dobra, mam teraz kolejny wykrojnik i to już jest taki świąteczny wykrojnik. Tu sobie przygotowałam... Czekajcie, to jest gałąź. Zaraz sobie tu znajdziemy go, żeby było... Są dwie gałązki i w sumie trzy listki. Szukam trzeciego listka, tak wysypałam sobie to wszystko. I trzeciego listka mamy taką... świąteczną, nie wiem, ostrokrzew to jest? To będzie ostrokrzew? Myślę, że ostrokrzew. Gałązka jest bardzo podobna do ostrokrzewu i to jest takie, nie będę tu się siedzieć na jakąś mega kompozycję. Wykrojnik do małej maszynki wchodzi, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem. Kosztuje około 24 zł ten wykrojnik. Papier oczywiście czerwony też jest okładką do bindowania dokumentów. Gdyby ktoś pytał, w jakichś hurtowniach papierniczych szukajcie, na pewno znajdziecie. Jeszcze mam wam do pokazania. Szukam tego wykrojnika, bo koła do shakerów to znacie, bo już wam pokazywałam. Koła do shakerów znacie. Pokażę wam teraz coś śmiesznego. Pokażę wam śmieszny wykrojnik. Gdzie on jest? Jest. Ja go kupiłam, powiem wam, nie był jakiś mega drogi, bo kosztował raptem niespełna 10 zł ten wykrojnik. No mogę powiedzieć, że około 10 zł kosztował ten wykrojnik. Jest śmieszny. Jest śmieszny. Wyzumuj. Ale praktyczny. On ma swoją robotę do zrobienia. Widzicie wzory tu w tym górnym rzędzie. Nie mam w tej chwili zrobionych skrapek, ale ja go kupiłam, żeby robić sobie samemu cekiny do shakerów. Żeby robić cekiny do shakerów w kolorze papieru, jaki użyłam na przykład do tworzenia danej pracy. Jeżeli na przykład tło będzie fioletowe, a ja
Zresztą niekoniecznie też podoba mi się praca, która mega świeci, czyli w tym shakerze, wiecie, Bóg wie co lata. Czasami do kartki się wkleja też cekinek i ten cekinek świeci. On robi tam robotę w tej pracy, ten cekinek, ale to jego świecenie niekoniecznie robi nam dobrze. I pomyślałam, że w sumie te 10 zł wydam i będę sobie robić czy na pracę, czy też do shakera robić swoje własne cekinki. I kupiłam sobie taki wykrojnik właśnie w Agi Art. Lecimy dalej. Tak jak mówię, on kosztuje nieco na 10 zł, więc, że tak powiem, nie ma jakiejś czarnej rozpaczy. Oczywiście tnie jak szalony i embosuje te wszystkie wzoreczki pięknie. Kolejny wykrojnik, który jest sztosikiem. W ogóle te wszystkie wykrojniki są sztosikiem. Kwiatki. To jest maleństwo. Jest to maleństwo ponacinane. Powiem wam tak. Ten wykrojnik pięknie gra do jednej fajnej kolekcji papierów. Do Nie zapomnij mnie. Nie zapominajki. Po prostu z tego wyjdą cudowne. Kwiatki w ogóle fajne wychodzą, bo te nacięcia to wszystko fajnie w tych kwiatkach wychodzi. Te maluszki tutaj to są obłędne. Można sobie naciąć na przykład takich kwiatków z tego wykrojnika i powiedzmy wypełnić pole serca tymi kwiatkami w różnych kolorach i kartka, że tak powiem, sama się zrobi. I ten wykrojnik kosztował mnie, moi drodzy, jakieś 15 zł. Także takie maleństwo. Ja nie jestem zbyt kwiatkowa. Kwiatki takich mniejszych rozmiarów robi mi Beata, bo ona jakąś tą cierpliwość swoją ma wypracowaną. Ja nie jestem kwiatkowa, ale stwierdziłam, że przecież nie będę jej całe życie na garbie siedzieć i Beatko, proszę zrób mi kwiaty. Chciałam spróbować sama takich maluszków sobie zrobić. I to jest mój drugi kwiatowy wykrojnik z Agi Art i jestem mega zachwycona jego jakością, naprawdę. Lecimy dalej, co tu mamy? Brnę do wykrojnika, który najbardziej mi się z tych wszystkich wykrojników, że tak powiem, podoba. Brnę i brnę. Gwiazdę betlejemską można kupić, u nich są chyba dwa albo trzy rozmiary, dwa albo trzy gatunki tych gwiazd betlejemskich. Mniejsze i większe z liśćmi i bez i cena jest od 18 po 18 zł jeden jest, to są trzy wykroniczki jakieś widzę u nich na stronie i widzę takie po 30 coś złotych też, niedrogie, zupełnie niedrogie. Teraz tak, moi drodzy, szukam tego, są wykrojniki jarzębiny, cudowności tu mają, cudowności, ja szukam wykrojnika. Takiego cudownego wykrojnika. O, jest, widzę kolejna poinsencja, więc tych poinsencji to nie tam mają, to nie ma tak. Nie zwracam jakoś szczególnie uwagi. I wykrojnik, który wam pokażę, niestety, ale jest już niedostępny. Już jest nie do kupienia, a jest przepiękny. I to są borderki, dwa borderki. Kosztowało około 40 zł te dwa wykrojniki i robią taką piękną robotę, że zrobiłam sobie skrapki, żeby wam pokazać i to są dwa razem, tak jakby skompletowane. Robię taką robotę. Ja wam pokażę wersję taką srebrną lusterkową, bo sobie zrobiłam też takie skrapki. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Nie wiem czy wam będzie biło to. O. Tak wam pokażę. Srebrna wersja tego borderka. Cudowny. I koszt jest niewielki. I myślę, że to by było liście. Tu media, to mamy wam pokazywałam, to wam pokazywałam. I to by było na tyle. Na tyle, na tyle.
Pokazałam Wam, co Agi Art ma Wam do zaproponowania. Możecie odwiedzić ich sklep. Ja już wielokrotnie linkowałam ten sklep. To są moje zakupy. Możecie sobie zajrzeć tam do sklepu i zrobić sobie zakupy, jeżeli macie takie życzenie. Uważam, że jakość tych wykrojników do ceny to po prostu można przestać kupować na AliExpressie. Autentycznie. Ostatnia przesyłka szła mi tydzień czasu od nich. Więc bądźmy szczerzy, AliExpress się umywa, a jakość wykrojników jest naprawdę nieludzka, tym bardziej, że teraz na AliExpressie już tanich wykrojników jako takich, jak kiedyś były, nie ma. I to by było na tyle. Moje zakupy w Agi Art. Lecimy dalej. No co? To do usłyszenia lub do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się ciepło.